to ogromna radość, że możemy gościć dzieci z ukraińskiej winnicy i okolic. W dzisiejszych dramatycznych okolicznościach wojennych to, czego potrzeba dzieciom i młodzieży, to chwila oddechu, poczucia bezpieczeństwa, spokoju. I właśnie z taką inicjatywą wyszliśmy, by mogli spędzić w Gdyni swoje wakacje. Co więcej, dodajemy do tego odpoczynku również elementy edukacyjne, bo dobrze wiemy, jak ważna jest edukacja, jak trudno jest dzisiaj im, pracując, ucząc się w warunkach nauki zdalnej z powodu wojny, a więc ten element edukacyjny oprócz wypoczynkowego jest tu szczególnie ważny. Mamy nadzieję, że ten wyjazd zapadnie im w serca. Mamy nadzieję, że zobaczą w Gdyni coś, co zainspiruje ich i w przyszłości będzie ich inspirowało do odbudowy Ukrainy. Goście z Ukrainy są u nas od soboty, 5 sierpnia i będziemy ich gościć do 20 sierpnia. Mamy zaplanowane szereg wydarzeń, miejsc do zobaczenia. Już od tej pory byliśmy w Muzeum Emigracji, byliśmy w Eksperymencie, zwiedzaliśmy Gdynię, byliśmy na Kamiennej Górze. Mamy też zaplanowane jeszcze wizytę w Muzeum Miasta Gdyni, mamy tu warsztaty, płyniemy też na Hel, będziemy w Sopocie. Jedną z nauczycielek z Ukrainy jest nauczycielka języka polskiego i ona tutaj służy nam jako tłumacz, ale w takim powszechnym, takim codziennej rozmowie nie ma problemów językowych, dogadujemy się.